Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Kronika paryska. I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, nadprogramowo i witam państwa. Ochłonęliśmy z podniecenia i ze zmęczenia tamtej nocy. Możemy zastanowić się spokojnie. Jest czas przed wyborami i czas po wyborach. Czas obietnic wyborczych i czas późniejszych realizacji. Główną obietnicą prezydenta elekta było położenie kresu wojnom w 24 godziny po objęciu urzędu. Znaliśmy w Polsce obietnicę natychmiastowego sprowadzenia pieniędzy. Ale prezydent elekt nie jest polskim premierem, mimo iż noszą to samo imię, a ich nazwiska zaczynają się na literę T. Może prezydent T nie przerwie wojen od razu, ale wierzę, że tego dokona, chociaż zadanie jest bardzo trudne. Stany Zjednoczone są w chwili obecnej największym producentem broni na świecie. Wojny są największym rynkiem zbytu dla wojskowego żelastwa i główną racją bytu ogromnego sektora przemysłu. Co zrobić z robotnikami, inżynierami, logistykami, wynalazcami, którzy pracują w fabrykach zbrojeniowych? Gdzie ich zatrudnić, jeżeli wojny ustaną? Przemysł zbrojeniowy przynosi kolosalne dochody kosztem życia setek tysięcy ludzi na całym świecie, to prawda. Ludzi, którym wojny odbierają dom, rodzinę, życie. Wojny dostarczają dochodów właścicielom i udziałowcom, ale najbardziej destrukcyjnie działają najwięcej szkód. Wojny i zasilający je sektor zbrojeniowy przynoszą samej Ameryce. To dlatego generał Eisenhower, opuszczając urząd prezydencki, przestrzegł naród amerykański przed poddaniem się władzy konglomeratu finansowo-zbrojeniowego. Nie przypominam sobie, aby elekt Trump pozwolił sobie na aluzję do szkodliwości sektora, by go otwarcie krytykował. Ale przecież obiecując skończyć z wojnami, podjął walkę z konglomeratem finansowo-zbrojeniowym, który nie cofnie się przed użyciem najbardziej przekonujących argumentów, aby bronić swojego stanu posiadania. Widzę dwa zamachy na życie elekta. Dzięki Bogu obydwa nieudane. A potem cała obłąkana, ale dokładnie przemyślana ideologia Kamali Harris. Wok, me too, wojna płci, odrzucenie rodziny jako narzędzia przemocy, walka ras, święta wojna kobiety przeciwko mężczyźnie, swobodny wybór płci obiecany nastolatkom, szaleństwo klimatyczne. To wszystko narzucone pod groźbą banicji, grzywny, więzienia. Ja jestem wok, 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 powtarzała Kamala. Poza nienawiścią, cóż miała do zaoferowania Ameryce i światu? Perlisty śmiech i skrobankę. Strategia, którą znamy z wyborów w Polsce i we Francji. Nienawiść do przeciwnika, nienawiść zamiast konstruktywnych propozycji. Od wielu miesięcy Trump był diabolizowany we Francji. W apogeum kampanii amerykańskiej nazywano go faszystą, nawet Hitlerem. Co prawda znalazł się w dobrym towarzystwie. Przed nim, podczas akcji Wikary prowadzonej przeciwko Piusowi XII przez lat 40, Ojciec Święty był nazywany papieżem Hitlera. A teraz zamiast bajek Kamali Harris mamy amerykański sen Donalda Trumpa o silnej i bogatej Ameryce. Czy coś się teraz zmieni w Polsce i w Europie? Już się zmieniło. Najlepszym dowodem wiernopoddańcza wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych, a zwłaszcza tweet redaktora Tomasza Lisa, zwanego lisem farbowanym. Ale są i inne farbowane lisy. Jest rudy lis, jest lis łysy, lis amerykański. Wszystkim lisom ziemia usunęła się spod nóg. Pozwalali sobie na bezkarne dokazywanie, czując za plecami potężne poparcie roztargnionego Joe Bidena, który mylił Ukrainę z Palestyną, i uśmiechniętej Kamali Harris, której wewnętrznie puste, lecz obfite wypowiedzi prasa francuska ochrzciła mianem Macedouan, po polsku sałatka włoska. Zaskoczenie było całkowite. Nawet najlepiej poinformowani do końca wierzyli w zwycięstwo. Powód kompromitacji tygodnika Canard Enchaîné. Tygodnik satyryczny ukazuje się w środę. Kiedy o drugiej w nocy z wtorku na środę zwycięstwo Trumpa stało się pewne, Canard znajdował się już w dystrybucji, za późno na zmiany. I tak na pierwszej stronie tygodnika znalazł się rysunek przedstawiający zakazanych zwolenników byłego prezydenta z pistoletami maszynowymi w ręku, jak mówią, będziemy przeliczali głosy aż do 2028 roku.
Na innym rysunku ci sami uzbrojeni w kije bejsbolowe i pałki rzucają się na biuro wyborcze. Podpis: oni już głosowali. Na jeszcze innym Trump woła: trzeba przeliczyć Amerykanów. Tygodnik, często przeze mnie cytowany, zatrudnia dziennikarzy utalentowanych, ale jego udziałowcy nigdy nie wyrzekli się lewicowego obłąkania. Powszechne wywracanie marynarki podszewką na wierzch obwicuje w gafy spektakularne. Lewica mondialistyczna krytykuje zapowiedź wprowadzenia barier celnych godnych Trumpa Schaumana, który nie rozumie ekonomii. Ale ochrony celnej nie wymyślił ostatnio Schauman, lecz francuski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. 40 lat temu profesor Maurice Allais wskazał konieczność ceł ochronnych i opisał skutki ich braku w książce pod tytułem Mondializacja, zniszczenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Ciekawych zapraszam, aby zajrzeli do mojej książki Kroniki Paryskie II na strony 31 do 34. Pod datą 24 września 2020 roku przedstawiłem tam poglądy Maurice'a Allais, którego Unia Europejska wycofała z księgarni bibliotek i wymazała z pamięci. A ja cytowałem wielokrotnie wcześniej i później. Lisy najsprytniejsze schroniły się właśnie w Brukseli, gdzie za pieniądze podatnika mogą spokojnie handlować sumieniem, przepraszam, ulegać sugestiom lobbystów. Bez obawy amerykańskiego weta stanie się możliwe wyjaśnienie wielu afer szkodliwych dla Europy i świata. Może wyjaśni się nawet, kto przygotował zamachy na prezydenta elekta. Może uda się wyjaśnić, dlaczego Ursula von der Leyen zakupiła od Pfizera 4 razy więcej szczepionek niż było potrzeba i gdzie się podziały pieniądze. A może nawet, kto wie, padnie nowe światło na globalną aferę COVID-a. Przecież Robert Kennedy Jr., jeden z głównych zwolenników Trumpa, napisał o niej wielką demaskatorską książkę. Prezydent elekt obiecał mu, cytuję, doniosłą rolę w systemie zdrowia. Ma on opinie, z którymi całkowicie się zgadzam i to od dawna, dodał Trump na marginesie mitingu 1 listopada. Huffington Post 2 listopada przypomniał, że Robert Kennedy Jr. sugerował, że wirus był zorientowany etnicznie, to jest cytat, aby szkodzić osobom czarnym i białym, cytuję, oszczędzając Chińczyków i Aszkenazy. Kennedy zapowiedział prawdziwe wyjaśnienie śmierci swoich ojca i stryja. Na zakończenie tych kilku uwag na gorąco muszę się wam pochwalić, bo kto mnie pochwali, jeżeli sam tego nie zrobię. Niedawno za moje kroniki paryskie zostałem zaszczycony nagrodą B&M Award ustanowioną przez małżeństwo państwa Barbara i Stanisława Zadrożnych. Pan Stanisław Zadrożny, mieszkający na Florydzie, jest twórcą systemu logiki trójwartościowej, której pionierem był inny Polak, profesor Uniwersytetu Lwowskiego Jan Łukasiewicz, po wojnie nauczający w Irlandii. Kronika paryska.